To się ledwo mieści na tej drodze, ziom. Zaczekamy, co by było w mieście. Nie uwierzycie. My Europejczycy jakoś tak nie lubimy specjalnie pick-upów. Nie, one gdzieś tam czasami się pojawiają u nas na drogach, ale głównie siedzimy sobie w takich golficzkach jak ten. Brzmi to fajnie, wygląda fajnie, jeździ fajnie i nam wystarcza, napęd na cztery buty, jest gitara, ale w Stanach Zjednoczonych nie, oni muszą mieć wszyscy albo SUVy, albo pick-upy, zresztą ta cholera pick-upowa do nas też zmierza wielkimi krokami, bo już coraz, nie pick-upowa, SUVowa, coraz więcej u nas w Polsce widzi się SUVów, ale ja wam powiem zaraz dlaczego, natomiast zanim sobie o tym powiemy, to odbierzmy sobie F250D Berti. I ta maszyna z zewnątrz wygląda jak każdy inny pick-up, zwłaszcza dla nas Europejczyków, którzy... no pick-up, no ten wygląda tak samo, ten wygląda tak samo, tu jeszcze by się parę znalazło takich pick-up, ale oni są naprawdę porażeni na punkcie tych pick-upów, robią z nich wszystko, jeżdżą z nimi wszędzie, każdy Amerykanin jednego pick-upa musi mieć w garażu i koniec. My jakoś tak, nie, dla nas te pick-upy to chyba takie obojętne są dosyć. No fajnie wyglądają, ale z naszej perspektywy to chyba mało to praktyczne. Wolimy mieć chyba tą dupę zakrytą jak w Audi RS6, które zresztą niedawno się w Forzie pojawiło. O, co to, diesel? Chyba diesel. Z dieslami zawsze jest problem. O kurde, wygląda to potężnie, ten przód cały zmodyfikowany Ford, tak no dosyć mocno. I ponoć tutaj o Jezu, patrzcie na te lampy na dachu. To są LEDowe, ale zobacz ile ich jest. Piernicze. W ogóle w tym nowym trybie zdjęciowym możemy sobie wyciągnąć postać. Jest bardzo fajne tak wbrew pozorom. No i trzeba przyznać, że jest to duży pojazd, prawda? Jak sobie stoi w ogóle przed jakimkolwiek ulepszeniem, dlatego że samochód już jest mocno ulepszony, to jakieś hardkorowe sprawy z zawieszeniem są porobione i nawet tutaj w Fordzie co nieco widać na ten temat, bo ja nawet nie potrafię nazwać rzeczy, które tu zostały zrobione z tym zawieszeniem, to by musiał się jakiś specjalista wypowiedzieć, ale jakieś grube tematy tu są i jest ponoć samochód, pomimo że już został mocno przerobiony, czekaj. Tutaj coś z tą częścią jest nie tak. No dobra, nie jest to BeamNG Drive, tak? Tutaj po prostu coś tam widać. Niekoniecznie ma to czasami ład i skład, ale... No coś tam jest, coś widać, że w tym zawieszeniu się podziało. Patrzę, że to jest chyba diesel, ale nie doczytałem, wiecie? Wydawało mi się, że to będzie raczej benzyna, ale patrząc na obroty, to raczej jest diesel. Ciekawe. No i dobra, pewnie widzieliście już parę zdjęć tego samochodu w internecie, to pewnie widzieliście, że podnoszą się tutaj te... O, podnoszą się tutaj te elementy tutaj z tyłu samochodu, no nie? Że można je sobie jakoś tam podnieść i my od razu jedziemy do tuningowni zobaczyć, czy coś się da z tym zrobić. Z tyłu wielki napis Super Duty. I ja już się tak tym samochodem przejechałem, co prawda nie moim, ale były tam jakieś zawody, gdzie można było tym furkiem sobie śmignąć. I no, samochód bardzo fajnie zachowywał się na wodzie zwłaszcza, to znaczy pokonywał ją bez żadnego problemu, także za chwilkę sprawdzimy sobie parametry, ile to waży. Wygląda jakby ważyło naprawdę sporo, co? Masywne to jest. O, dobra, jednak przeszkody go dosyć mocno zatrzymują, więc może nie jest aż takie super masywne. Wiecie, że w tym sezonie do Forzy zmierza elektryczny Hummer, który będzie ważył 3,4 tony. No, też jestem jego bardzo ciekawy. Okej, więc co my tutaj mamy? Zobaczmy. Od razu przechodzimy do tuningowni, albo może sobie go przejrzyjmy. O. Zobaczmy, co nam się otworzy, bo w sumie... Jezu, ja nie mogę dalej oddalić sobie kamery. To jest max. Okej, ten pojazd musi być naprawdę cholernie wielki. Zobaczcie chociażby, jak daleko są odsunięte od siebie te przednie fotele. I jak małe one są. One i tak są pewnie bardzo duże w rzeczywistości, ale patrząc na ten samochód, to one wydają się małe, a odległość między nimi to jest z dobre pół metra.
No, jak nie więcej nawet. Okej, okay, otwieramy i niestety tutaj te elementy nam się nie podnoszą, a one w rzeczywistości podnosić się... O, żartowałem, jednak mogą. Proszę bardzo. I tutaj mamy elementy narzędziowe w tym samochodzie. Możemy sobie tam mieć różne rzeczy. Dzięki temu mamy większą ładowność. To jest tak jakby bagażnik. Bardzo mi się podoba, chociaż kliknąłem przycisk X, żeby wszystko otworzyć i zamknąć i otworzyło się tylko z przodu. To ciekawe. Jedna rzecz mnie zastanawia, zanim w ogóle zobaczyłem ten samochód, bo patrzcie, podnoszą się te boczne panele, no nie? I się opuszczają, super, ale jak spojrzymy sobie od dołu, przypominam, że to jest samochód offroadowy, tak? Błoto, piach i tak dalej. Jak spojrzymy sobie od dołu, nie wiem, czy mogę zrobić, o, foto, sobie tak zobaczymy. To zobaczcie, tutaj jest, no kuźwa, spora szczelina, prawda? Jak leci nam błoto z tych kół do góry i na boki i do przodu, to przecież to błoto dostaje się dokładnie tam, gdzie nie chcemy, czyli na nasze jakieś, powiedzmy, cenne narzędzia i tak dalej. I te tutaj szafki, które, wiesz, się tu znajdują. Więc ten pick-up, czy to jest naprawdę pojazd offroadowy, jakiś taki pojazd do pracy, czy do czego to jest? No są jakieś koła zapasowe, więc chyba możemy sobie nim wyjechać na jakieś tam tereny. Tutaj mamy jakieś drewniane wykończenie. Zobacz! O kurde, ej, nie mogę w to uwierzyć, to jest coś innego. Ja nie mogę. Nie wiem, czy bym partnerkę złapał za rękę, czy bym ją sięgnął. Ja, patrzcie, to jest dobry. Nie no, tu jest na pewno pół metra, jak nic. Ja wiecie. Tu można normalnie podać obiad dla dwóch osób, ja nie żartuję. I przechodzimy od razu do tych rzeczy, bo widziałem, o kurde, fajny zderzak, ale chyba wolę bez zderzaka, bo mega mi się podoba przód tego auta i nie chciałbym go zakrywać. A ten zderzak jest taki, wiesz, standardowy, on jest też w innych samochodach. Co się dzieje tutaj? A tu możemy sobie bagażnik dachowy założyć lub coś takiego. O, aż tak się dźwięk zmienia? Kurde! Jestem zaskoczony, no nie spodziewałem się aż takiej zmiany, okej. I samochód już miał dużo mocy przed tuningiem, po tuningu tego silnika 1245 koni mechanicznych i 2400 newtonów. To jest coś innego, no. O! Mamy tutaj jeszcze tą fajną opcję od nowego dodatku Rally Adventure. Możecie sobie powiększać koła. I nie mówię tu o zwiększeniu felg, ale o zwiększeniu całych kół. Czekaj, bo to jest z przodu. Jeszcze raz. Tutaj masz przednie koło i zobacz. Cyk i cyk. Widzicie? Chyba nawet nie zwiększa nam się felga, tylko zwiększa nam się średnica opony. No całego koła przez to, że oponę zwiększamy, nie? Przez to statystyki trochę nurkują, no ale samochód wygląda potężnie. No, nie będziemy chyba wygrywać tym samochodem. Może tam w jakiejś klasie B będzie dobre na tym silniku? Nie wiem, no. Wydaje mi się być za ciężkie, ale za chwilę coś z tą wagą porobimy. Ale to jest boskie, że teraz w trybie zdjęciowym możemy sobie, zobaczcie, zmienić porę dnia i zobaczyć, jak samochód będzie wyglądał w nocy. I tu mamy doskonały przykład, dlatego że mamy światełka i możemy sobie na przykład wziąć pogodę deszczową, albo możemy dać pogodę, o, możemy taką, o, mgłę zrobić. I zobacz, i teraz dopiero widać te LEDy. Czy one świecą jakoś mocniej od standardowego samochodu? Ja myślę, że to jest po prostu taki wizualny aspekt tego samochodu. Fura wygląda no przepotężnie, zgadzacie się? Kurde, ale zobaczcie, teraz nam się zaświeciły tarcze hamulcowe. I wychodzą wszystkie niedoskonałości Forzy. Tutaj coś, taką kwadratową płośkę mamy. Hello. No dobra, no. Ostatnio grałem na ROG Ally, takiej konsolce przenośnej w Forze Horizon 5 i byłem zaskoczony, że naprawdę bardzo dobrze śmiga ta gra. Więc ona jest po prostu zoptymalizowana pod wszystkie urządzenia, nawet na jakieś tam słabsze czy jakieś starsze komputery, tak żeby każdy mógł sobie pograć, nie? Nawet na tych niskich ustawieniach gra wygląda świetnie. No ale wracając do naszego Deberti. Okej,
Poczekaj, obroty na to nie wskazują, bo mamy niskie cały czas, ale my już jedziemy 200 km na godzinę. Ja wam przypominam, 1000... pieprzone 1200 koni mechanicznych mamy teraz. Ja nie czuję tego w tym samochodzie kompletnie, bo on waży teraz po odciążeniu jakieś 2700 kg. Tam 2600 z czymś, nie? No i tak jest całkiem dużo. Mamy teraz powiększone koła. W kołach zmniejszone ciśnienie. W klasie on jest... W klasie A, tak? 763. Ja bym skoczył na jakiś wyścig i sprawdził, co on potrafi. Zresztą mam ochotę go zrobić do driftu, ale jest jeden problem. W samochodzie nie można zmienić sobie opon. Można mieć tylko te offroadowe. Myślę, że przy odpowiedniej dużej mocy raczej nie będzie to stanowiło większego problemu. Zresztą offroadowe opony mają mniejszą przyczepność na asfalcie. A wracając na chwilę jeszcze do tematu, który miałem rozwinąć, czyli dlaczego widzę w Polsce epidemię SUV-ów teraz. To dlatego, że przyszło to do nas chyba ze Stanów Zjednoczonych, wszystkie te crossovery, SUV-y. I ja jako rodzic chcę mieć też duży samochód do transportowania mojej rodziny tu i tam, no nie? I powiem wam, że przesiadając się z hatchbacka, tak szukając sobie jakiegoś samochodu naprawdę pojemnego, bo nie ma już takich fajnych kombiaków poza niemieckimi jakimiś tam Passatami czy Audi. Wszystkie te duże, pojemne japońskie czy amerykańskie to są właśnie takie duże SUV-y albo minivany. I ja jestem trochę w szoku, bo nie ma już takich naprawdę fajnych, pojemnych kombiaków poza, wiesz, tymi niemieckimi, nie? Wszystkie te koreańskie, te japońskie i tak dalej. Wszystko to idzie w kierunku SUV-u. Martwi mnie to, bo ja zawsze byłem w kierunku kombi raczej dla rodziny, no bo przecież mniejsze opory powietrza, mniejsze spalanie, bardziej ekonomicznie. No tak, no nieważne. Na pewno nie jest ekonomiczny ten samochód. Jakbyśmy chcieli sobie nim jechać w Polsce, no to dieselek by pewnie... miał 5 obrotów i jechał 200 na godzinę. Na pewno na niskich obrotach byśmy sobie prędkością autostradową jechali, jeśli byśmy chcieli jechać tym po autostradzie. Ale nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jakie tu może być spalanie. Na pewno do małych nie należy. Zwłaszcza, że mamy, kurde, ogromny silnik. Teraz żeśmy go rozwiercili chyba, nie wiem, do 7 litrów. Ale ponieważ jest to samochód bardzo wysoko zawieszony i to zawieszenie jest takie fantastyczne, to weźmy go sobie na traskę offroadową, gdzie to zawieszenie faktycznie ma duże znaczenie, powinno mieć duże znaczenie, dlatego że tutaj mamy sporo oczywiście offroadów, ale też i wody. Im samochód ma wyższy prześwit, tym lepiej pokonuje tereny, które są podtopione. No i jestem ciekawy, jak właśnie on sobie tutaj poradzi. Tutaj za chwilę będziemy mieli fragmenty wodne. O, przejechał jak przez nic. Tutaj mamy też te powiększone koło, nie? To tutaj w wodzie chyba też sporo robi. Ciężko powiedzieć. Zobaczymy, co on potrafi. Wy lubicie w ogóle pick-upy, czy są wam tak obojętne jak mi? Czy się rozpędza samochód? No rozpędza się, kurde, na tej wodzie. Tak jakbyśmy jechali po normalnym offroadzie. Ale tak, ślisko jest oczywiście, no bo jedziemy po wodzie. A tu możemy sobie zjechać tak. No kurde, jak po niczym. Dosyć płytko jest, nie? Nawet chyba woda nie sięgała do felgi, przez to, żeśmy tą oponę sobie powiększyli. Ta maszyna jest naprawdę potężna. Teraz żeśmy powiększyli te koła i możemy znowu sobie przejść do trybu zdjęciowego i wyciągnąć naszą postać przed samochód i zobaczyć, jak duża jest ta bestia teraz. Czekaj, to będzie...
Móc zbić co? A dobra, okej. Gdzie jest moja postać? Tutaj, abym chciał tak z boku może. Nie no, już teraz widać, że jest wyżej. O, kurde. Ej, wcześniej na pewno nie było tak wysoko. Ty, ale te koła dużo zmieniły. Ja nie bawiłem się tutaj z zawieszeniem, chyba nawet nie można tu zmienić zawieszenia. Samo powiększenie tych opon już dużo zrobiło, no nie? Zobaczcie, one w ogóle ledwo się w tych błotnikach tu mieszczą. Okej, to jest dziwne, ale zobacz. Raz, dwa. Ja bym powiedział, że tak 3,5 głowy wyżej. Wyobrażasz sobie? No wszystkie samochody, które parkują gdzieś tam pod twoim blokiem, czy domem, czy gdzieś tam w twojej okolicy, czy w ogóle spotykasz gdzieś tam na drodze, normalnie, na co dzień, w Polsce, no to raczej są poniżej twojej głowy, nie? A tutaj masz samochód, żeby spojrzeć na dach, musisz się patrzeć, to jest taki jak dostawczak takie wysokie, coś tak czuję. A jednocześnie wygląda jak osobówka, tylko że taka przerośnięta. Wiesz o co mi chodzi, nie? Że to nie jest samochód taki typowo towarowy jak dostawczak, tylko to jest samochód do jazdy offroadowej. Ciężko sobie to zwizualizować, bo nawet jeśli gdzieś tam po Polsce jeździ sobie taki Raptor Ford czy F-150, czasami widzę na drogach, to tamten samochód wygląda potężnie, a to jest wersja jeszcze poszerzona i jakaś tam powiększona z wyższym zawieszeniem. No to po prostu ciężko sobie na mój polski łeb wyobrazić, jak duże to jest. Nie uwierzycie w to. Samochód jest bardzo fajny do driftu. O kurde, dobra, no to jestem zaskoczony, bo nie przykładałem się do tego tuningu jakoś bardzo. Nie mamy tu nawet zawieszenia driftowego, więc kąt skrętu jest mniejszy niż w takim samochodzie driftowym, a mimo to, ponieważ samochód jest długi, wielki, ciężki, to daje się go fantastycznie opanować podczas driftowania. Znaczy, zanim on wykona jakiś manewr, to mamy dużo czasu na kontrę i driftowanie nim jest po prostu legendarnie łatwe. To jest... Dobra, ja wam pokażę, jak on wygląda z zewnątrz, bo musiałem go obniżyć. Wielkość kół zostawiłem tak, jak było, ale pana to. Patrz, jaki tu się spasik zrobił, ziomeczku. Co ciekawe, zrobiłem mu camber, ale i z tyłu, i z przodu. Czekaj, bo musimy wyprostować teraz koła. O, zrobiłem mu mocny camber, ale tutaj tego cambera nie widać. Z jakichś powodów nie dali możliwości zrobienia cambera do tego samochodu. Okej, jesteśmy teraz na dość gładkich drogach, a pójdziemy zaraz gdzieś, gdzie jest ciaśniej, na wulkan, i zobaczymy, jak jest tam. Na obecną chwilę zarypiaście. Oczywiście musiałem włożyć najmocniejszy silnik, jaki jest w grze, i paradoksalnie nie był to silnik o największej pojemności. Był to po prostu silnik o mocy 1700 koni w standardzie, a finalnie udało się go zrobić do zawrotnych 2000 koni mechanicznych. Okej, trzymajcie się, bo to będzie jazda bez trzymanki. O, dobra, tutaj trochę brakuje kątu, trzeba sobie bardziej gazem radzić. To się ledwo mieści na tej drodze, ziom. Ciekawe, co by było w mieście. Nie można przesadzać z kątem driftu, bo ciężko jest go uratować, jak za mocno będziemy, wiesz, chodzić. Mamy te standardowe, wiesz, zawieszenie offroadowe, nie? Ale idzie się przyzwyczaić dość szybko. Tu akurat mamy strefę driftową, zobaczmy. O, przesterowałem. Coś mało tego dymu z opon offroadowych, co? Ciężko, ten transfer masy trwa 300 lat. Nie ma się co dziwić, nie?
Tak swoją drogą, jestem ciekawy, czy na stadionie byśmy zrobili taki długi ślizg. Ruszamy z trójki. Nie utrzymam się, kurde. Zrobiłem jeden z większych samochodów do driftu. Teraz czas na Hamera. Dzięki wam, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Hejas.